jesteś 20 rok w Polsce, od 2010 jako obywatel. A kiedy tu przyjeżdżałeś, bo wiesz, że to też jest może nawet oś tego sporu, byłeś wtedy uchodźcą czy imigrantem? Właśnie dochodzi, że tutaj zawsze podkreślam w każdym wywiadzie, nie wiem czemu dziennikarze za każdym razem powtarzają ten sam błąd, przyjechałeś jako uchodźca, emigrant. Ja przyjechałem na studia. Ja przyjechałem na studia, ja pochodzę z zamożnej rodziny, ja byłem w, przyjechałem do kraju po pierwszej wojnie czeczeńskiej. Jako wyjazd to było tak, że dostawali miejsce na uczelniach w Polsce, w Egipcie, we Włoszech, w innych państwach na świecie dostawali, młodzież z Czeczenii dostawała możliwość kształcenia się dalej, bo u nas nie było warunku, bo my byliśmy po pierwszej wojnie czeczeńskiej. Nie przyjechałeś ratować swoje życie, tylko poprawić, odmienić swoje życie. Ja przyjechałem poprawić nie to, że moje życie, cel był taki, że przyjechać do Ukrainy, żeby nas było około 30 osób. Mieliśmy skończyć studia, wrócić do swojego kraju, odbudować swój kraj. Żeby budować swój kraj, trzeba mieć wykształconych ludzi, młodych ludzi. Młodzi ludzie są napędem właśnie tego, można powiedzieć, młody umysły, młodzi ludzie, wykształceni ludzie są do tego właśnie, żeby budować kraj i żeby ta młodzież była właśnie nie zamknięta, zaściankowa taka u siebie, tylko wyjechała za granicę, skończyła tam studia, nauczyła się żyć z ludźmi innymi i patrzeć, jak żyją, jak inny świat żyje, mieć szerszy pogląd na świat. I to był cel, powrót i odbudowanie swojego kraju. Do momentu, gdy zaczęła druga wojna czeczeńska. To był 99 rok. Dalej byliśmy na studiach, studiowałem. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co dalej. Jak skończymy studia, co dalej będzie wojna, gdzie mam wracać. Moje życie się zmieniało. Zmieniało się moje podejście, zmieniało się cele. Zmieniło się, zacząłem trenować. No, trochę nie widziałem sensu wrócić do kraju, żeby co odbudowywać.